Cześć, witam Was. Po ponad miesiącu wróciłem do Londynu, żeby sprawdzić, jak się mają sprawy na naszej budowie. I już widzę, że bardzo dużo się zmieniło. A teraz idę zobaczyć szczegóły. No dobra, to wchodzimy do środka. Na dole się za wiele nie zmieniło. Większość prac z ostatniego randzu została poczyniona na górze. Ale dla przypomnienia Wam pokażę jeszcze, jak to wygląda. To jest część dobudowana. Tu już mamy stropy. Tam mamy bok budynku, gdzie będzie oddzielne pomieszczenie. Idziemy na górę. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Pierwsze piętro zostało otwarte po całości. Nie ma tu już żadnej ścianki działowej. Cała przestrzeń jest otwarta. Będziemy ją teraz dzielić na poszczególne mieszkania. Mamy też już strop. Brakuje jeszcze połaci, które będą tworzyły podłogę. Na razie to jest taka podłoga prowizoryczna. I z tej strony nowa część pierwszego piętra. Tam będzie sypialnia, tu łazienka, tutaj kuchnia, tu mniej więcej wejście z tej strony. Nad nami są już dachy. Jeszcze nie przykryte żywicą, ale już mamy konstrukcję dachów. Idziemy na poddasze, bo tam się najwięcej zmieniło. Na razie jeszcze nie ma schodów, więc przyciskam się przez przerwę w stropie. Schody będą tam, przy samej ścianie. Wejdę, to Wam pokażę dokładnie. I jesteśmy na poddaszu, czyli w miejscu, gdzie będzie ostatnia sypialnia. Jeżeli oglądaliście poprzednie filmiki, to wiecie, że w tym miejscu był dach spadowy. Taki klasyczny trójkąt. My podnieśliśmy dach z jednej strony i stworzyliśmy tą oto przestrzeń, która będzie sypialnią z widokiem na zewnątrz. A tam będzie łazienka dla tej sypialni. Muszę uważać, jak chodzę, bo tutaj są jeszcze wszędzie dziury w podłodze. A ta podłoga jest bardzo prowizoryczna, więc nie zawsze będę patrzył w kamerę. Tu będzie wejście do łazienki. W tym miejscu będzie prysznic. Tutaj kabina prysznicowa. Tu będzie ściana i przy tej ścianie będzie kibelek. W tej części dachu będzie jedno okno połaciowe i gdzieś tam będzie umywalka. Jeszcze dokładnie tego nie wiem. Znaczy wiem, mam na planie, ale nie pamiętam. Przyznaję się bez bicia. Czekamy jeszcze na dwa okna połaciowe, które będą w sypialni. Tamta przestrzeń, która już jest wykończona karton gipsem, to będzie schowek, miejsce, żeby coś tam upakować. Tu, w tym miejscu, pod ścianą będą schody, ścianka i na tej ściance szafa. A pod ścianą szczytową będzie miejsce na łóżko. Także ogromne zmiany, nie było mnie zaledwie parę tygodni, a już się mega dużo zmieniło. Teraz pracujemy nad ociepleniem tego całego dachu i zamykamy już te wszystkie konstrukcje drewniane i będziemy pracować nad podłogą, dachami na zewnątrz. Sporo pracy przed nami, ale już najważniejsze jest to, że widać w ogóle cały ogrom tego budynku nowego i strukturę tego budynku. Jestem zadowolony i to bardzo. Jesteśmy już na najwyższym poziomie. Stoję w tym momencie na dachu pierwszego piętra, a za mną jest dobudówka, która podniosła dach, który wcześniej był spadzisty, teraz jest lukarna. Biorąc pod uwagę ten widok, to tutaj byłby piękny taras. Problem w tym, że według regulacji nie możemy tutaj zrobić tarasu ze względu na to, że moglibyśmy zaglądać sąsiadom do ich okien. Na przykład tamtych. Więc niestety tarasu nie będzie. Natomiast jak na razie mogę sobie podziwiać widoki.